Chryste, tutaj znowu jest 700 stopni. Nienawidzę lata, jeżeli mówimy o tym pokoju. Ależ zawrzało na moderskiej scenie, co nie? Nie jest to dobry okres dla dziejów Corinis. Ekipa milczy od wielu miesięcy, rzekomo w spokoju pracując nad modem. Społeczność podzielona jest zaś na dwie kategorie. Tych, którzy cierpliwie czekają, uważając, żeby ekipa faktycznie korzystała z tego spokoju i sobie spokojnie pracowała. Oraz na tych, którzy krzyczą, że oszuści, nie będzie żadnego moda, daliście się nabrać. A jeśli wy nie chcecie dać się nabrać podczas kupowania gier, jednocześnie kupując je taniej i z legalnego źródła, to zapraszam was na stronę oficjalnego partnera kanału Instant Gaming. Gry na wszystkie platformy, do ładowania PlayStation Plus czy Game Pass, wszystko ładnie, czysto, przejrzyście i taniej. Sprawdźcie link w opisie i zobaczcie, czy znajdziecie coś dla siebie. A teraz do tematu. 13 maja w społecznościówkach fanów Gothica pojawił się zestaw plików dziejów Corinis, który związany jest z wyciekiem. Problem polega na tym, że jeśli stan moda, który zobaczyć można w pliku, jest prawdziwy, no to według większości mających możliwość jego ogrania czy też zobaczenia wskazuje, że pomimo zapewnień, że praca wre, no to tak naprawdę nie za bardzo wre, bo braków jest tutaj od groma. I żeby nie było, bo wiem, że według wielu z was jestem powiązany z dziejami Corinis, wszak udzielałem przecież głosu w kilku materiałach promocyjnych, jak również byłem tam w takiej roli zszywacza czy zszywki w live'ach, to raz, że prawda jest taka, że o samym modzie wiem dokładnie tyle, co i wy. Nie jestem wtajemniczony. Nie wiem nawet, jaka rola miałaby mi przypaść, gdybym wtajemniczony został. Biorę udział w innych projektach, tak na szybko, w dwóch, które powstają albo mają powstawać. I o tym pewnie będzie na kanale nieco więcej za jakiś czas. No a dwa, ja nie mam zamiaru bronić ani stawać po czyjejkolwiek stronie w razie, gdyby ten wyciek, jak i jego geneza miały być prawdziwe. Ale są dwie rzeczy, na które spojrzeć trzeba takim trzeźwym okiem i wtedy dość szybko można zobaczyć, że coś tutaj się w sumie, kurczę, kupy nie trzyma. Zacznijmy od tego, co tej całej sprawie daje takiego ognia. Geneza wycieku. No tutaj jest gorąco, no i dało to niezłego paliwa do hejtu. Ogólnie internet wydał wyrok, że szef projektu, bo tak napisał ten, który opublikował pliki, Dark, oddał te pliki za cycki. Za wyciek odpowiada Phantom66, który napisał, że udawał atrakcyjną modelkę, która jest również testerką i udawał, że chce testować moda i najsłabszym ogniwem okazał się szef projektu, na którego mówią Darek, mimo że ma na imię Piotrek. A to nie chodzi o to, że mówią na niego Dark, a nie Darek? Mniejsza. W sieci pokazał się również niby screen z tej rozmowy i... nie wiem, może to ja, ale zrobienie takiej fejkowej rozmowy to jakieś 15 minut wolno pisząc na klawiaturze. No i co ja mogę poradzić, że wali mi to fejkiem z kilometra? I okej, sprawdziłem nawet przed nagraniem tego materiału i okazuje się, że sam z Piotrem rozmawiałem ostatni raz w grudniu 2021 roku. Taki wtajemniczony jestem. I wiele można by o nim powiedzieć, no ale przynajmniej w mojej opinii jest cholernie ostrożny w tym, co daje komukolwiek. No bo przez ten czas naszej współpracy przy materiałach promocyjnych i koncepcjach, na czym ta moja rola miałaby polegać dalej, de facto nigdy nie dowiedziałem się niczego ponad to, co zostało opublikowane. Zresztą z tego, co widzę na Discordzie zespołu, to jest tak, że jak nie masz w tej chwili nic do roboty i nie jesteś potrzebny, to jesteś w takiej zamrażarce. Nie masz dostępu do głównego projektowego Discorda, albo to tylko mnie tam zamknęli, żeby wypuszczać mnie tak jak Marylę Rodowicz na Sylwestra, gdy przesunięte zostanie drzewo, no i trzeba o tym powiedzieć. Na wykopie dotyczącym wątku Dark zresztą sam napisał, że taka rozmowa nie miała miejsca, że zostało to sfejkowane. Sam napisał, że musiałby być idiotą, żeby rozdawać takie rzeczy osobom piszącym na Messengerze i... no, co jest akurat słuszne, napisał, że Meta udostępnia cały backup konta facebookowego włącznie z konwersacjami, w tym również z tymi usuniętymi, więc łatwo byłoby potwierdzić, że to nie od niego to wyszło. I tutaj akurat sam z tego korzystałem, no jeszcze nie na Mecie, ale na Facebooku, bo tak to się wtedy przecież nazywało. I faktycznie tak jest, że pokazywane są nawet rozmowy usunięte, więc co Dark mógłby zrobić w tej sytuacji, to po prostu zrobić nawet jakiegoś krótkiego live'a i pokazać,
archiwum rozmów. Wiem, że nie jest to komfortowe, ale z drugiej strony bardzo szybko uwaliłoby to ten zarzut i podminowało resztę argumentów przeciwko niemu i przeciwko moddowi o tym, że jest to praktycznie najnowsza wersja. No bo właśnie to jest ten drugi element ognia w tej aferze. Jeśli założyć, że nawet jeśli rozmowa jest fejkowa, to same pliki są bardzo aktualne, to tak naprawdę wiele tutaj nie ma i ten mod potrzebowałby jeszcze lat do wyjścia. I te wszystkie robimy ogromne postępy i praca w re, można by rozbić o kant tyłka. Ale właśnie. Pierwsze, co się kłóci, to nawet gdyby ta rozmowa miała okazać się prawdziwa, to co miałoby być tam testowane? To praktycznie nic nie ma i może ja jakoś się nie znam na game devie, ale aby coś było testowane, no to musi być jakiś obiekt tych testów. Dwa, wersja tego wycieku datowana jest na styczeń tego roku. I tutaj być może... Zaciągam się kołpium aż do samego pępka, ale pali mi się jakaś taka czerwona lampka. No zakładając, że rozmowa jest sfejkowana, no to nie wysięgałby raczej daleko wyobraźnią, zakładając, że skoro ktoś poświęcił chwilę, by sfejkować rozmowę, to równie dobrze mógłby sfejkować datowanie wersji i dopiero wtedy wrzucić to w sieć. A w zasadzie mamy tutaj tak naprawdę cztery scenariusze. Scenariusz numer jeden. Rozmowa jest prawdziwa i wersja gry jest prawdziwa. Aż się zimno robi tak naprawdę od tego. No ale tutaj to nie byłoby czego zbierać. Dark okazałby się osobą niegodną zaufania nie tylko przez odbiorców moda, ale i przez samą ekipę. Jednocześnie dzieje Corinis byłyby takim Duke Nukem Forever, albo nawet bardziej Half-Life'em 3, które wisiałoby w limbo przez kolejne 400 lat. Ogólnie kompletnie przegrana sprawa. Scenariusz numer 2. Rozmowa jest prawdziwa i tak cringe, ale wersja gry już nie. Kto wie, może jednak okaże się, że ta rozmowa to nie jest owoc generatora, a faktycznie nagle Dark dostał pomroczności jasnej w związku z zobaczeniem pikselowanego cycka, ale zostało mu jeszcze na tyle rikczu, że w ramach takiego testu zamiast ostatecznej wersji dał dostęp do jakiegoś starocia, który, no gdy tam wycieknie, no to się w sumie niewiele stanie, ale pozwoli to zweryfikować tożsamość testerki. Albo oddając mu trochę więcej honoru, użył po prostu karty pułapki i wiedział, że haker wcześniej próbował wyłudzić od innych grę, zresztą sam o tym pisał, no i w celu dyskredytacji ów hakera zagrał w jego gierkę i dał mu wersję taką, jaką dał. No nie klei mi się do końca, ale taka możliwość jest. Scenariusz numer 3. Rozmowa jest fejkiem, ale wersja gry jest prawdziwa. No gdzieś poległy jakiekolwiek zabezpieczenia i przez to opublikowany został prawdziwy, i dość mierny obraz dziejów Corinis. Aby dodać smaków, publikujący pliki osobnik dorobił jeszcze fejkową rozmowę, aby spróbować poniżyć Darka, co biorąc pod uwagę, jak chłonnych jest wiele osób w sieci, mogło się udać. Bo nawet jeśli ktoś nie wierzy do końca w tę rozmowę, no to domysły pozostaną domysłami, dopóki nie zostanie udowodnione, że nie miała ona miejsca. Scenariusz numer 4. Rozmowa jest fejkiem i wersja gry jest fejkiem. W zasadzie wyjaśnia się to samo przez siebie. Nazwijmy to haker. Najpierw dobrał się, może faktycznie gdzieś do plików gry, ale nie była to wersja ostateczna, która trzymana jest w zupełnie innym miejscu. Pomanipulował nieco plikami, żeby wyszło, że jest to najnowsza wersja. Skleił w generatorze rozmowę i ku wendecie przeciwko dziejom Corinis opublikował to, co opublikował, tworząc aferę. Prawda jest taka, że ekipa tworząca dzieje musi się teraz mocno naradzić, co robić, bo z jednej strony całkiem realne jest to, że nadal nie zostanie powiedziane na ten temat ani jedno słowo i zostawią aferę tak, by żyła własnym życiem, jednak da to ogromu paliwa tym, którzy no, do dziejów nie pałają już taką żywą miłością, a raczej kierują w ich stronę niepewność, zwątpienie i frustrację. Z drugiej strony odpowiadanie na tę aferę byłoby niejako taką negocjacją z terrorystą. Wieczna cisza przerwana miałaby być przez wyciek plików i nawet jeśli okazałoby się, że stan prac jest lepszy niż z wyrwanych od nich plików, to i tak przegraliby w tej sytuacji. No ale z drugiej strony być może taka informacja o stanie prac by się jednak w końcu kiedyś przydała, bo faktycznie kiedyś mieliśmy materiały o przesunięciu drzewa i to było przegięcie w jedną stronę, ale teraz mamy kompletną ciszę i zero informacji, co jest przegięciem w drugą stronę. A wiem, bo sam nagrywałem kiedyś lektora. Ja domyślam się jednego, wśród ekipy na pewno jest teraz bardzo gorąco, a afera ta może mieć tak naprawdę dwa wyniki. Albo pomoże dziejom rozkwitnąć, jeśli okaże się fejkiem, albo je pogrzebie, gdy okaże się, że to prawda.
I to tyle na ten temat. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i jaki scenariusz jest według Was najbardziej prawdopodobny. A póki co, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!